Jesteśmy dzisiaj w 27 rozdziale Izajasza i chciałbym zacząć od proroctwa, o tym potworze, tym smoku w morzu, lewiatanie. Lewiatan, cóż za kolosalny potwór, mistyczne stworzenie o ogromnej mocy, zamieszkujące ogromne głębiny oceanów, które oczywiście nakazało kaligrafom i kartografom pisać i zaznaczać się na mapach wybrzeży morskich. I stąd właśnie wziął się Moby Dick i niektóre z tych historii, które w zasadzie stały się folklorem. Co pochodzi oczywiście z tego rozdziału oraz z psalmów i księgi Hioba, ponieważ wszystkie one mówią o tym mistycznym stworzeniu, tym kolosalnym potworze morskim. Rozpakujemy to zatem i spróbuję nawet połączyć to z utrapieniem Jakuba i z milenium. Co za koncepcja, co za myśl, ponieważ to jest coś, co chcę wnieść do Sukkot i właśnie tam jest teraz moje serce, umysł i duch. Ilekroć otwieram pismo, wydaje mi się, że to po prostu wyskakuje ze strony. Zatem Lewiatan pojawia się nie tylko w księdze Izajasza, w tym rozdziale, ale także, jak mówię, w księdze Hioba i psalmach. Lewiatan, symbol chaosu. Dużo chaosu, prawda? I wiecie, że globaliści z nowego porządku świata wykorzystują ten chaos, aby nas zdestabilizować i wywołać strach. Ale my mamy moc skupienia się w Jahuszy i przemawiania do chaosu. I chaos się ucisza. O tym właśnie jest 14 rozdział Mateusza. Piotr miał wiarę, ale jego wiara nie była wystarczająco silna. Kiedy więc chaos powrócił, to on pogrążył się w otchłani rozpaczy. Ale Jahusza przemawia do chaosu, uspokaja wody, którymi jest cały ten system handlowy, i tak jesteście w stanie przejść do szklanego morza z objawienia, gdzie jesteście uznani za sprawiedliwych świętych. I to jest milenium. Tylko w ten sposób dostaniemy się do szklanego morza, w którym odbija się Twoje prawdziwe ja. Nie będziesz w stanie ukryć tego, co robisz prywatnie, co robisz w najciemniejszych zakamarkach swojego życia. To, kim naprawdę jesteśmy, nie da się tego ukryć. To doskonałe odzwierciedlenie tego, kim jesteś. To twój nefesz, czyli twoja dusza. Twoja dusza jest wszystkim, czym jesteś. Wszystkie twoje myśli, twoje emocje, najgłębsze głębiny ciebie, które tylko ty znasz. I Jahwe, który patrzy. To morze szkła jest tym idealnym odbiciem. To jest milenium. Ale żeby się tam dostać, trzeba przemówić do chaosu, a utrapienie Jakuba będzie czasem sztucznej inteligencji i wszelkiego rodzaju programowania i propagandy medialnej. Chaos, wybory, absolutny chaos. To będzie ten ryczący ocean, świat, gdzie toczą się wojny, pogłoski, rumor. Tam, gdzie panuje chaos, to jest lewiatan. Chaos, chaos. Ile powiadomień otrzymujesz codziennie? Chaos, chaos, chaos. Prawda? To było prowadzenie, a Mateusza 14 jest lekarstwem. Kto jest lekarstwem? Jahusza jest lekarstwem na cały chaos w naszym życiu. Musimy jednak mieć wiarę silniejszą od Szymona Piotra, bo inaczej pogrążymy się w rozpaczy. Będzie dobrze tylko na chwilę, bo może wyjdziesz na chwilę, ale to do ciebie powróci. Musisz to przeforsować.
W tym dniu Jahwe ukaże swoim mieczem srogim, wielkim i mocnym Lewiatana, węża długiego, Lewiatana, węża skręconego i zabije smoka, który jest w morzu. To mówi o sądzie nad bezbożnymi mocami tego świata, czego punkt kulminacyjny właśnie teraz obserwujemy. Jeśli kiedykolwiek był taki czas, to my żyjemy w czasach, w których tak łatwo jest oszukać obrazami, tak łatwo oszukać głosami, tak łatwo oszukać, ponieważ żyjemy w świecie propagandy. Sąd nad bezbożnymi mocami tego świata jest symbolicznie ukazany jako zagłada trzech żywych potworów. I te trzy żyjące potwory zostaną zniszczone mieczem Jahwe. Jeśli wody są chaotyczne, a te wody to morska admiralicja, czyli komercja, to patrzymy na trzy potwory, które sprawują jurysdykcję terytorialną nad tymi wodami. One sieją chaos. Czy to możliwe, że te trzy potwory to City of London, Watykan i Washington DC, które w zasadzie wzniecają chaos w wodach narodu? To właśnie sugeruję. Jest to ogólne odniesienie do potęgi światowej. Oczywiście daję wam interpretację remes, a może i sod, ale peszat, czyli proste znaczenie, jest odniesieniem do potęgi światowej w ogóle, a może do pojedynczego imperium, albo też do trzech oddzielnych imperiów. Zakładając więc, że są oni odrębni, smok, który jest w morzu, w zwykłym tego słowa znaczeniu, nie jest to Washington DC, Watykan czy City of London. Ja tylko daję wam interpretację SOD, stosując ją do dzisiejszego dnia. Ale historycznie biorąc, jest to na pewno symbol Egiptu, Izajasza 51:9, Ezekiela 29:3, Ezekiela 32:2, Psalm 74:13. Zatem odniesienie do pozostałych dwóch najprawdopodobniej wskazywałoby na Asyrię i Babilonię. I to jest właśnie wspaniałe w Torze. To wspaniała rzecz być Hebrajczykiem, że nie możemy żyć tylko w zwykłym znaczeniu tego tekstu, jak wtedy, gdy byliśmy w kościele. Możemy właściwie zgłębiać tekst, możemy patrzeć, na co wskazuje, że jest alegoria, jest metafora i jest interpretacja sod, która przenosi peszat w czasy, w których żyjemy. Nie zmieniam więc tekstu, mówiąc, czy jest możliwe, że te trzy potwory podlegają dzisiejszej morskiej jurysdykcji terytorialnej. To nie obraża tekstu, który właściwie w zwykłym tego słowa znaczeniu mówi o Egipcie, Asyrii i Babilonii. Czy one były systemami komercyjnymi? Czy każdy z tych systemów zniewolił ludzi w handlu? Czy wszyscy zajmowali się handlem ludźmi? Czy tak? I to jest wspólny temat. Ale pozwólcie, że przejdę do czegoś jeszcze dziwniejszego, bo wszyscy jesteśmy bandą dziwaków. 2024 ma być kolejne zaćmienie słońca, prawda? Przeleci tuż nad Teksasem, prawda? To zobaczymy. Myślę, że będzie jak pierścień ognia tutaj w Oregonie. Tutaj może nie całkowicie, ale w niektórych częściach Teksasu będzie to całkowite zaćmienie. Jeśli spojrzymy na Hioba 26:13, to mówi on o uciekającym wężu i ma to związek z zaćmieniem słońca w 2024.
Och, jesteś szalony. Nie, naprawdę, bądźcie ze mną, bo uciekający wąż faktycznie pojawia się w niektórych tłumaczeniach Hioba 26, werset 13. A jaki jest tam cały kontekst? Mamy tu do czynienia z szeroko rozpowszechnionym mitem o smoku pożerającym słońce. Co to jest? To zaćmienie, podczas którego smok pożera słońce. Co to powoduje? Wprowadzi większy chaos. Przyniesie to więcej chaosu, szczególnie gdy żyjemy w świecie opartym na częstotliwościach, internecie i wszelkiego rodzaju technologiach, które są bardzo zależne od tego rodzaju częstotliwości elektromagnetycznych. Mówię o HARP, mówię o Blue Beam i temu podobnych, jak energia bezpośrednia. Wiecie, o czym mówię. Zatem wyrażenie uciekający wąż, odnoszące się do Lewiatana w księdze Hioba 26:13, oznacza, że smok pożera słońce. Mówiąc więc o naszych czasach, to zaćmienia słońca. Ten astronomiczny smok został szczególnie powiązany z siłą polityczną, która szerzyła zamieszanie i chaos. I dla tych z was, którzy oglądają, bo zawsze doprowadzało mnie do szału, gdy słyszałem to od moich dzieci, już tego nie robią, ale jak były małe, one mówiły pacyficzny zamiast specyficzny. O, pacyficznie mówiąc, nie, Pacyfik to ocean, ok? Uczniowie szkoły domowej. No właśnie, o czym pacyficznie mówisz? O niczym. Przepraszam, ale musiałem o tym wspomnieć, bo to naprawdę doprowadza mnie do szału. Co to była za szkoła? Z pewnością nie była to szkoła domowa Tory. Tak czy inaczej, przepraszam. Zatem w tekście użyto słowa lewiatan, lamet, waw, jod, taw, nun. To nun z dłuższą nogą, która przechodzi pod linią. Ale w zwoju Tory nie ma wizualnej linii, tylko oznaczenie, ponieważ oni zaznaczali zwój Tory cierniem akacji, co umożliwiało trzymanie liter na poziomie. Oczywiście użyto ciernia akacji. I robię tu dygresję do korony Jahuszy. Czy nie jest to interesujące? Korona Jahuszy, który jest słowem, została użyta do robienia blizn na zwoju Tory, aby słowo mogło zostać na nim umieszczone. To osobne nauczanie samo w sobie. Zatem Lewiatan, Lamed, Waw, Jod, Taw, Nun, jest stworzeniem wywodzącym się z korzenia Lewiach, co literuje się Lamed, Waw, Jod, Hej. Lewiach, co oznacza połączyć razem, coś jak splecione razem, skręcone razem. Więc co to jest? To właśnie ta kręta, zwinięta natura Lewiatana, która wywołuje poczucie chaosu i niebiańskiej walki. Sugerowałbym, że w naszych czasach interpretacji SOT, oni również sieją chaos czymś, co jest pokręcone z natury. I co by to było? Sugerowałbym, że to twoja Helisa DNA. Oni atakują, wprowadzając chaos, czyli Lewiatana, do tego bardzo skomplikowanego systemu, ponieważ ty składasz się głównie z czego? Z wody. Wczytuję to do tekstu, ale nie sądzę, że jest to obraza tekstu, kiedy widzisz, co się tutaj dzieje. Jest to pokręcona, zwinięta natura chaosu w systemie składającym się głównie z wody, jak ty i ja, działająca dzięki tym ludziom terytorialnie. Te trzy jurysdykcje terytorialne
które próbują zniewolić lud Jahwe, podobnie jak Egipcjanie, Babilończycy i Asyryjczycy. Tym właśnie jest objawienie 12, czyli zwycięstwo nad chaosem, co łączy się z 14 rozdziałem Ewangelii Mateusza. Słowo lewiatan można podzielić na dwa podstawowe słowa. Lew, czyli lamet waw, i tan, czyli taw nun. Lew oznacza serce lub wnętrze serca albo wnętrze, a tan reprezentuje skręcenie węża. I co jest w środku? Próbują wprowadzić ten chaos do waszego DNA, do wnętrza ciała. Lew i tan, skręcająca helisa lub skręcający wąż. A razem można by namalować obraz istoty lub ludzi o skręconym, wijącym się sercu. Faraon miał jedno z tych serc, prawda? Co stało się z jego sercem? Cokolwiek w nim było, zostało wzmocnione. I to właśnie widać w tych dniach. Ci ludzie są niegodziwi jak piekło i czy stają się coraz lepsi? Nie, bo cokolwiek jest w naszym sercu, zostaje wzmocnione. Dlatego grzech, gdy się rodzi, mówi Jakub, w końcu doprowadzi do czego? Do śmierci. Dlaczego? Bo kiedy już go wpuścisz, stanie się tylko silniejszy, nienasycony, a potem doprowadzi do śmierci. Albo odrzucasz chaos i chodzisz po wodzie dzięki Jahuszy i zostajesz wzmocniony mocą Jego Świętego Ducha i prowadzisz uświęcone, święte życie. To naprawdę niesamowite. W Septuagincie termin lewiatan jest często tłumaczony jako greckie drakon. Drakon, co często kojarzy się ze smokiem. Król George i smok. I wszystkie te filmy ze smokami ziejącymi ogniem, prawda? Latające smoki. Co to jest? Chaos. Chaos. Wprowadzają chaos do społeczeństwa. Jeśli oglądasz te filmy, to one są mistyczne. To wszystko. To drakon. To chaos. To tłumaczenie podkreśla mityczną naturę tego stworzenia. Lucyferyczną, satanistyczną, okultystyczną. I oni tego używają w tych sferach. Lewiatan otwiera okno, jeśli się nad tym zastanowić, okno do odwiecznej walki pomiędzy porządkiem a chaosem i do ostatecznego zwycięstwa boskiej harmonii, którą jest Królestwo Milenijne. Zatem jego koncepcje faktycznie przekraczają granice religijne. Nie musisz być osobą religijną, żeby zobaczyć, co tutaj mówię. Bo to mówi o tym, co nieuniknione. Nie ma znaczenia, kim jesteś, czy jesteś osobą religijną, czy nie. To nieuniknione, ludzkie poszukiwanie duchowego zrozumienia oraz tego, jak zwalczyć chaos. I jeśli nie doświadczysz boskiego spotkania, to nie będziesz w stanie odeprzeć chaosu. Dlatego oni zwracają się w stronę pigułek, dlatego sięgają po narkotyki i dlatego zwracają się w stronę grzechu. Ponieważ jeśli nie doświadczysz boskiego spotkania, to pójdziesz w złą stronę, aby poradzić sobie z chaosem, ponieważ tam panuje chaos. Ale my możemy przemówić do chaosu i uspokoić wody. I możemy chodzić po wodach tak jak Jahusza. A teraz pozwólcie, że podzielę to na ogród. Hebrajskie słowo oznaczające ogród to pardes. Mamy zatem peszat, remes, drasz i sod. Cztery zastosowania w 27 rozdziale Izajasza. Patrząc na to, tak, jest to odwieczna walka między porządkiem a chaosem na poziomie peszat.
Izajasza 27, werset 1. Mowa jest o dniu, w którym boski wyrok Jahwe spadnie na stworzenie znane jako Lewiatan. Tak, ta istota jest opisana w języku greckim jako drakon, czyli wąż lub smok, ale jednocześnie szybuje i zwija się, mieszkając w morzu. Zatem tekst tutaj, w prostym tego słowa znaczeniu, sugeruje, że Lewiatan reprezentuje groźnego przeciwnika, szatana, prawda? W prostym znaczeniu peszat to hasatan, hasatan. Ale w następnej warstwie jest remes, czyli wskazówka. Spójrzcie na słowo miecz, które pojawia się tu w tekście. Użycie terminu miecz symbolizuje boski sąd i moc. To właśnie ta wskazówka. Lewiatan zatem, jako wąż, wskazuje na złożoność niebiańskiej bitwy. To walka, objawienie 12, walka dobra ze złem zarówno na poziomie niebiańskim, jak i interpersonalnym, ze świętymi i niegodziwymi. A potem mamy drasz. Widzicie, nigdy nie mielibyśmy czegoś takiego w kościele. Och, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tym tekście. Czy to o Moby Dick? Co? A potem mówią o filmach przez całe kazanie. Co? Doprowadzało mnie to do szału. I zawsze nawiązywali do zbliżającego się meczu piłki nożnej. Prawda? Straszne. Podoba mi się ta naklejka na zderzak. Jezu, wybaw mnie od swojego ludu. Powinno być: Jezu, ratuj mnie przed pastorami. Prawda? Dzięki niebiosom, że zostałem uratowany. Ale wracamy do drasz. I bez urazy, pastorze, bo on patrzy na mnie dziwnie. Johnny, wiesz, że cię kocham. W porządku. Wiesz, jesteś wiernym przyjacielem. Wiernym przyjacielem. Drasz, czyli alegoryczna interpretacja, gdzie Lewiatan wykracza poza zwykłą fizyczność. Czy możemy się zgodzić? Drasz. Lewiatan wykracza poza zwykłą fizyczność i staje się symbolem wewnętrznego niepokoju. To jest zrozumiałe. Lewiatan staje się symbolem wewnętrznego zamętu i zmagań, z którymi borykam się ja, z którymi borykacie się wy, jednostki na naszych duchowych drogach. Morze to symbol nieświadomego umysłu. Morze jest symbolem nieświadomości i reprezentuje głębię naszego wnętrza, naszej duszy. Widzicie, ludzie toczą prawdziwą walkę w swoim życiu, kiedy ich nieświadomość i ich świadome ja nie są w równowadze. To zaburzenie osobowości. A potem idą i biorą na to pigułki albo idą do psychiatry. Ale to jest duchowa usterka. Dlatego musimy być prawdziwi, bo w przeciwnym razie istnieje rozbieżność między naszym świadomym i nieświadomym umysłem. I to jest chaos. Co jest nie tak z tą osobą? Dlaczego oni tacy są? Cóż, nie mają pokoju, bo nie ma tego dopasowania. Celem naszego istnienia jest połączenie naszego nieświadomego i świadomego umysłu w doskonałe serce, prawdziwe dla siebie. Musisz być prawdziwy dla siebie i musisz być prawdziwy dla Jahwe. I zawsze powinno być to idealne połączenie, prawda? Poziomo do człowieka, gdzie przychodzimy w honorze, zostajemy w honorze i opuszczamy w honorze. Otóż to, tak żyć. Pionowo do Jahwe, gdzie wchodzimy w honorze, zostajemy w honorze i odchodzimy w honorze, prawda? Otóż to ta cała sprawa. Jaki jest finał tej sprawy?
Bój się Jahwe i zachowuj Jego przykazania. To nie znaczy, że obchodzimy Boże Narodzenie. Nie, nie, możemy to odpuścić. Bój się Jahwe, a nie wikariusza Chrystusa. Bój się Jahwe. Czy to trudne? Lewiatan. Wiele do odpakowania. To głębia Twojego wnętrza, Doni. Nie wiem, czy chcę tam iść, ale Ty to robisz codziennie. A potem jest zabicie Lewiatana. Cóż to jest? To metafora przezwyciężenia wewnętrznej niegodziwości i wewnętrznych wyzwań dzięki boskiej interwencji. Wiesz, te grzechy pokoleniowe, rzeczy, które zrobił mój ojciec. Och, dlaczego robię to, czego nie chcę? Tak. Paweł apostoł i Lewiatan. Oto połączenie Lewiatana. Jest to walka prawa z grzechem. List do Rzymian 7:7. Przeczytam. Cóż więc powiemy, że Tora jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie, nie poznałem grzechu jak tylko przez Torę, bo i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby Tora nie mówiła, nie będziesz pożądał. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bez Tory bowiem grzech jest martwy. I ja żyłem kiedyś bez Tory, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i zabił. Przyszedł Lewiatan, oszukał mnie i zabił. Wierzę, że z tego właśnie czerpie Paweł. Czerpie z Ewangelii, i z dobrej nowiny Izajasza. On bardzo dobrze znał te teksty. Zatem werset 12. Zaprawdę, Tora jest święta i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Ale ten Lewiatan, ten wijący się we mnie wąż, dlaczego robię to, czego nie chcę? Ale widzę to prawo wewnątrz siebie. Tak właśnie Paweł zmaga się z Lewiatanem, kiedy mówi to do Rzymian. Grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Werset 14. Gdyż wiemy, że Tora jest duchowa, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że Tora jest dobra. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Werset 18. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. Paweł toczy walkę z Lewiatanem. Czy widzisz to? To jest alegoria. Werset 20. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. On próbuje to odkręcić. Och, ty pokręcony człowieku. Widzicie, skąd to pochodzi? Dlaczego tak mówimy? To taka spirala oszustwa, prawda? Taka spirala. Werset 21. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w to, że Elohim według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach,
walczące z torą mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Jahwe przez Jahuszę Mesjasza, naszego Zbawiciela. Tak więc ja sam umysłem służę Torze Elohim, lecz ciałem prawu grzechu. Czy właśnie nie czytaliśmy, że Lewiatan otwiera okno na odwieczną walkę porządku z chaosem, ducha z ciałem, wijący się wąż? Ale jest to koncepcja, która przekracza granice religijne. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek ma te zmagania. Ale ci, którzy nie doświadczyli boskiego spotkania, nie mają możliwości pokonania tych zmagań. Oni umrą w swoim grzechu. Oto cała boska koncepcja. To jest miecz, którego potrzebujemy. Miecz Jahwe w naszym życiu ostrzejszy nawet niż obosieczny miecz, który przebija co? I co robi? Może dzielić, ciąć, rozdzielać ciało, ducha, duszę. Rozdzielić i rozciąć. To jest jedyna ucieczka, bo inaczej twoje ciało, twój umysł, twoja dusza, twój duch zostaną skręcone, a ty będziesz chorym, pokręconym indywiduum. To jest świat, w którym żyjemy. I oni nie odnoszą się nawet do tych trzech części naszego człowieczeństwa. Na przykład COVID. Czego dotyczył? Ciało. Właśnie zniszczyłeś ludziom umysły. I teraz mamy kryzys psychiczny. Mamy uczniów szkół średnich, którzy są niewykształceni. Ale to okej, prawda? Ponieważ nie będą kwestionować twojego systemu. Zatem teraz mamy ludzi po 2 latach, którzy nawet nie zdobyli odpowiedniego wykształcenia, ponieważ cały system został zamknięty. A potem napełnili ich narkotykami i te wszystkie rzeczy. I teraz mamy kryzys zdrowia psychicznego, bo skupili się wyłącznie na ciele. Na ciele. A co z duszą? Co z duszą? Co za koncepcja? Jeśli nie zajmujemy się sobą w całości, to nie zajmujemy się niczym. Jeśli nie zajmiemy się wszystkim, Rzymian 7, to nie zajmujemy się niczym. Jeśli nie zajmiemy się sobą w całości, to nie poradzimy sobie z niczym. Skąd to wiem? Ponieważ prowadziłem takie życie. I dopiero wtedy, kiedy przeżyłem boskie spotkanie z Jahwe, zobaczyłem, że jestem duchem, że jestem duszą, nefesh, i mam ciało. Bo wcześniej było to tylko ciało dotykowe, prawda? Jedzcie, pijcie i cieszcie się, bo jutro umrzemy. Czy nie to właśnie powiedział Izajasz o niegodziwcach w Jerozolimie? Lewiatan przekracza tę fizyczność, stając się symbolem wewnętrznego zamieszania i zmagań, przed którymi stoi każdy z nas. A może to nieświadomy umysł, czyli głębina twojego i mojego wnętrza. Zatem zabicie Lewiatana staje się metaforą przezwyciężenia grzechu i zepsucia tego chorego i pokręconego świata, w którym jesteśmy programowani do akceptacji. Cóż, ja nie akceptuję chaosu, ponieważ przemawiam do chaosu, a on się ucisza. Więc to nawet nie jest chaos. Prawda? I nawet nie dotknąłem jeszcze mistycznego poziomu sod. Spójrzmy na lew, lamet waw. I spójrzmy na drugą część tego słowa, tan, czyli taf, nun.
tworzące razem lewiatana. Lew i tan sugerują wirujące, wijące się serce. Zatem w tej interpretacji lewiatan uosabia wewnętrzne zamieszanie ludzkiego serca, walkę o znalezienie wewnętrznego pokoju i boskiej harmonii. Czy widzimy to? Gdziekolwiek spojrzymy. Ta interpretacja jeszcze bardziej rezonuje z tym, czego nauczał Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian. Zatem lewiatan reprezentuje pierwotny chaos i walkę o zaprowadzenie porządku na świecie. I to jest walka. Symbolizuje siły, które sprzeciwiają się boskiemu porządkowi i harmonii. W Izajasza 27 kara lewiatana oznacza zatem triumf boskiej woli Jahwe nad chaosem i nieporządkiem w całym naszym życiu. Zatem Izajasz próbuje przekazać tutaj coś, czego tak wielu nie widzi. Jest to o wiele większe przesłanie duchowe, ponieważ mówi o ostatecznym triumfie boskiego porządku i klęsce sił niebieskich, które mu się sprzeciwiają. Kara lewiatana reprezentuje zwycięstwo sprawiedliwych świętych nad chaosem. Spójrzcie na werset drugi. Czy jestem dopiero w wersecie drugim? Nie do wiary. Przez te wszystkie lata moja mama mówiła, och, po prostu załóż mu na głowę papierową torbę. I teraz wiesz dlaczego. Jak długo marudziłem? Niewiarygodne. Byłbym dobry, pracując dla Sotheby's. Co nie? Wiecie, te targi bydła. Ale wracamy na tory. Werset drugi. Tego dnia śpiewajcie o winnicy wybornego wina. Ja, Jahwe, który jej strzeże, co chwila będę ją podlewać i żeby nikt jej nie zniszczył, będę jej strzegł nocą i dniem. Nie ma we mnie żadnej zapalczywości. Kto wystawi osty i ciernie do walki ze mną, abym z nimi walczył? Spaliłbym je do szczętu. Zatem pieśń o winnicy, którą być może pamiętacie, z Izajasza 5:1. I składa się ona tutaj z dwóch zwrotek. Pierwsza to Izajasz 27, wersety 2-4. I co wyraża? Wyraża zadowolenie Jahwe ze swojej winnicy. Jahwe jest zadowolony ze swojej winnicy. To jest naród teokratyczny, naród Izraela. Jego winnica to jego rozkosz. On jest zadowolony ze swojej winnicy. Druga to Izajasz 27, wersety od 4 do 5. To jest druga zwrotka i mówi, co Jahwe by zrobił, gdyby ona ponownie została zraniona przez niegodziwych ludzi. I czy jego winnica została skrzywdzona przez Nabukadnezara, przez Sancheryba? I tak dalej. Więc ciernie i osty z Izajasza 5:6 znaczą co? Muszą oznaczać pogańskich intruzów. To są ciernie i osty pogańskich intruzów, którzy próbują przedostać się do narodu teokratycznego lub w naszych czasach do 12 pokoleń Izraela. Musimy uważać na ciernie i osty. Zatem jak myślisz, skąd Jahusza to wyciągał, kiedy mówił o przypowieściach o cierniach i ostach? Bo troski tego świata to pogańscy intruzi. Spójrzcie na werset 5. Niech raczej uchwyci moją siłę, aby zawrzeć ze mną pokój, a pokój szalom ze mną uczyni. Werset 5 mówi o bezwarunkowym poddaniu się Jahwe. Ze strony bezbożnych to jedyna alternatywa dla nich. Bo jeśli nie poddadzą się bezwarunkowo Jahwe, to jedyną inną opcją jest co?
unicestwienie. Tak wynika z tekstu. Albo bezwarunkowo poddasz się Jahwe, albo jego droga, albo autostrada, czyli zostaniesz unicestwiony. Och, to takie ograniczone myślenie. Tak, wąska jest droga do życia i niewielu jest na tej drodze. I mała jest brama, ale szerokie jest, wiecie co, o mistycyzm New Age, o Hare Krishna. Oni robią cudowną zupę i uwielbiam ten pomarańczowy błysk, wiesz, ale to jest szeroka droga. Oni krążą w koło i mają te symbole i to wszystko, chodząc wzdłuż Oxford Street. Tak właśnie myślałem, kiedy byłem młody. Ach, ci faceci. To szeroka droga. Prawda? Ale ta wąska droga to bezwarunkowe poddanie się Jahwe. I jedyny sposób jest przez Syna. Albo całkowite unicestwienie. Czy widzisz zatem echa niebiańskiej bitwy, którą Jahusza, jako boski wojownik, angażuje się, aby pokonać moce ciemności? Kiedy on był w ogrodzie, to brał udział w niebiańskiej bitwie, prawda? To znaczy, była to niebiańska bitwa z przeciwnikiem, z Lewiatanem, zwijącym się wężem, który wkradł się do ogrodu, gdy wszyscy spali i wszedł chaos. To była bitwa, którą on musiał stoczyć, ponieważ jest tylko jeden sposób i nie ma innego. Musisz pić z tego kielicha, aby pokonać Lewiatana, wijącego się węża. Ten rozdział zatem przechodzi do metafory wiernej winnicy, symbolizującej opiekę i ochronę Jahwe nad jego ludem. A Jahusza jest prawdziwą winoroślą, Jana 15:1. I on wypełnił swoją rolę, karmiąc i strzegąc nas jako swój lud. Jesteśmy częścią winorośli, jesteśmy wszczepieni. Widzicie te wszystkie połączenia? I znowu mam przewagę, bo studiowałem to przez cały tydzień. Werset 6. Robię postępy. Jestem w wersecie 6. Przyjdzie dzień, gdy Jakub, wiecie, że przejdę teraz do utrapienia Jakuba, właśnie zostałem zaproszony. Przyjdzie dzień, gdy Jakub się rozkorzeni, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni powierzchnię ziemi owocem. Czy uderzył go, jak uderzył jego wroga? Czy zabito go, jak inni zostali zabici przez niego? Z umiarem go ukarze, bo gdy ten wypuści gałązki, zabierze go swoim gwałtownym wiatrem w dniu wschodniego wichru. Dlatego w ten sposób będzie oczyszczona nieprawość Jakuba, a taki będzie wszelki owoc usunięcia jego grzechu. Rozrzuci wszystkie kamienie ołtarza, jak rozbija się kamienie wapienne, a nie będą już stać gaje i posągi słoneczne. Fragment ten ciągnie się dalej i odnosi się do czego? Odnosi się do winy Jakuba. I jest teraz dość ciężko. Izajasz mówi o winie Jakuba, a następnie o usunięciu grzechu, co jest zgodne z dobrą nowiną Izajasza, jego Besora, dotyczącą zbawienia dzięki ofierze Jahuszy. Spójrzcie na werset 10. Gdyż miasto obronne opustoszeje, a będzie mieszkaniem porzuconym i opuszczonym jak pustynia. Tam cielec będzie się paść, tam będzie leżeć i ogryzać jego gałązki. Zatem spustoszenie ufortyfikowanego miasta odzwierciedla konsekwencję duchowego opuszczenia, które kończy się dzięki życiu i naukom Jahuszy. Byłem zgubiony, byłem porzucony, ale teraz jestem odnaleziony. Byłem porzucony w chaosie. Urodziłem się i byłem cały pokryty krwią. Nikt mnie nie mył, nikt się mną nie zajął, nikt mnie nie naoliwił.
Żyłem 24 lata w chaosie, a sytuacja stawała się coraz gorsza i gorsza, a ja byłem coraz bardziej pokręcony, coraz bardziej zdezorientowany. Potem zwróciłem się w stronę narkotyków i wszelkiego rodzaju szalonego życia, stając się coraz bardziej pokręconym i zdezorientowanym. I przyjechałem do Ameryki. I wtedy byłem naprawdę zdezorientowany. Prawda? Propaganda z poziomu Josepha Goebbelsa, prawda? On przewróciłby się w grobie, jeśli w ogóle jest w grobie. Prawda? Werset 11 jest napisane. Gdy jego gałązki uschną, będą się odłamywać, przyjdą kobiety i spalą je. Ten lud bowiem nie ma żadnego rozumu, dlatego ten, który go uczynił, nie zlituje się nad nim. Nie zlituje się. A ten, który go stworzył, nie okaże mu żadnej łaski. Tego dnia Jahwe będzie mucił od koryta rzeki do potoku Egiptu. I wy, synowie Izraela, będziecie zbierani jeden po drugim. I stanie się też w tym dniu, że zadmą wielką trąbę i przyjdą zaginieni z ziemi Asyrii oraz ci, którzy byli wygnani do ziemi Egiptu i będą oddawać pokłon Jahwe na świętej górze w Jerozolimie. Zatem macie tam całą obietnicę, obietnicę Izraela dotyczącą gromadzenia dźwięku wielkiego szofaru i uwielbienia na świętej górze. To wszystko przywołuje ostateczne pojednanie i odkupienie spowiadowane ofiarą i zmartwychwstaniem Jahuszy, które ma miejsce. Kiedy? Kiedy? Po zaadresowaniu winy Jakuba. Werset 7. Po zaadresowaniu utrapienia Jakuba. Wtedy jesteśmy zgromadzeni do milenium. Mówiłem wam, że mogę to powiązać. I to ma sens, czyż nie? Ma to sens w przypadku mojego wewnętrznego niepokoju. Popatrzcie, utrapienie Jakuba pokrywa się z Izajasza 27. Utrapienie Jakuba pokrywa się z Izajasza 27, w którym Izajasz przedstawia obraz zamieszania i sądu Bożego. Ponieważ w tym czasie wierni będą znosić trudności związane z uciskiem Jakuba, który symbolizuje proces uszlachetniania wspomniany w Izajaszu 27. Jahusza jako boski obrońca i winorośl podtrzymuje swoich wyznawców w tych próbach, odzwierciedlając swoją rolę jako dobry pasterz, który przeprowadza swój lud przez utrapienie Jakuba. Jana 10:11. Zatem milenijne panowanie reprezentuje okres duchowej komunii pomiędzy Jahuszą a nami, jego świętymi, jak widać w rozdziale 27, gdzie jest nacisk na zgromadzenie Izraela i oddawanie czci na świętej górze. Czy widzisz te powiązania? Chociaż Jahusza nie jest fizycznie obecny w milenium, to jego duchowa obecność prowadzi nas w tej epoce pokoju i prawości. A pod koniec tysiącletniego panowania, kiedy Lewiatan, czyli przeciwnik, czyli chaos, czyli szatan, zostaje uwolniony, to oznacza początek wielkiego ucisku Jakuba, tego większego ucisku. Ten okres intensywnej walki duchowej i chaosu przypomina wcześniejszą wzmiankę o Lewiatanie, czyli symbolu chaosu i zła, zawartą w Izajasza 27. To bomba umysłowa. Naprawdę. Ponieważ Jahusza powraca w postaci cielesnej i odzwierciedla to jego rolę jako boskiego wojownika, który pokonuje siły ciemności.
Zatem ostatecznie, kiedy utrapienie Jakuba kończy się, to obietnica nowego Jeruzalem, jak widać z tekstu, pokrywa się z wizją odnowy i pojednania przedstawioną w ostatnich wersetach tego właśnie rozdziału. Usunięcie grzechu i odnowa ludu Jahwe stają się rzeczywistością, gdy Jahusza ustanawia nowe Jeruzalem, miasto wiecznego pokoju i boskiej obecności. Już czuję się spokojniejszy. Widzicie? Musimy dosłownie przepracować te rzeczy. I widzicie mnie, jak przechodzę przez te rzeczy z wieloma emocjami, ponieważ jestem bardzo wrażliwy i taki emocjonalny. Czujecie to, prawda? Myślę, że to pasja. Izajasz 27 dla mnie i mam nadzieję, że dla was to temat boskiej ochrony, duchowego oczyszczenia i ostatecznego zwycięstwa światła nad ciemnością. A wszystko to można znaleźć w Jahuszy, ponieważ on, jak zawsze, jest centralną postacią. Jahusza prowadzi swój lud przez próby ucisku Jakuba. Jak zawsze prowadzi nas jako dobry pasterz w tysiącletnie panowanie i powraca jako triumfujący wojownik po wielkim ucisku Jakuba, kulminując ostatecznie chwalebnym nowym Jeruzalem. Zatem to prorocze przesłanie służy jako podstawa Melkizedekowej postmilenijnej teologii. To jest dobre, ponieważ daje mi nadzieję. Daje mi pewność i powinno dawać nadzieję i pewność również wam, jako wierzącym. Bo tam wszystko jest chore i wypaczone. Ale kiedy spotykamy w naszym życiu boski miecz, który oddziela nasze ciało, naszego ducha i naszą duszę i osiągamy boską harmonię z Jahwe poprzez Jahuszę, wtedy skupiamy się na centralnej roli Jahuszy w naszym życiu, tak, że on pozwala nam przemawiać do chaosu i chodzić po wodzie. Pokonujemy ciemność. W naszym wnętrzu zachodzi pielęgnowanie i spokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, kojący balsam Gileadu mojej duszy, dzięki któremu możesz żyć i odejść. Jestem spokojny. To było dobre życie. Tak, byłem zły jak piekło. I tak, potykałem się i upadałem w grzechu, Rzymian 7, ponieważ brałem udział w bitwie. I nie jestem przeciwko tobie, nie jestem przeciwko tobie, ale to jest przeciwko temu, co jest tu w środku, prawda? To bitwa, ale czasami ranisz ludzi i zazwyczaj są to ludzie, których kochasz. Moja żona jest w domu i pewnie mówi, amen. Ale to prawda. Nie ja, oczywiście to inni. Ja jestem święty. Ale Jahusza, to on pozwala nam pokonać ciemność. To on nas wychowuje i to on przynosi zbawienie i pojednanie w milenijnej epoce pokoju. Utrapienie Jakuba. 2024. Zaćmienie słońca. Smog walczący z niebem. Dużo się dzieje, prawda? To wszystko, co mam dla was.